Co sobie wyobrażasz? Spokojnie, Lucynka, wszystko mam pod kontrolą. Potrafisz chociaż dodawać, odejmować? Tak. To dodatkowa nauka. W tym nagraniu wideo chciałbym pokazać wam taką fajną i szybką metodę równań kwadratowych, dzięki której będziecie mogli rozwiązywać równania kwadratowe w głowie w kilka sekund. Całą metodę pokażemy sobie na kilku konkretnych przykładach. Weźmy może na początku takie równanie kwadratowe. X kwadrat plus 5x plus 6 równa się 0. Normalnie policzylibyśmy deltę, potem x1 i x2, ale można postąpić szybciej. Ta sprytniejsza, szybsza metoda polega na tym, że szukamy dwóch liczb, których iloczyn da nam wyraz wolny w równaniu kwadratowym, a których suma jednocześnie da nam liczbę stojącą przed x-em. W tym przypadku to oczywiście będą liczby